tym miejscu przedstawiamy Państwu naszą perełkę, odmianę odporną na kiłę kapustnych. Kiła kapusty w rzepaku stanowi naprawdę poważne zagrożenie w Polsce, szczególnie w województwach północnych, województwa warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, no i dół, południe Polski, czyli województwa dolnośląskie, opolskie, jak również w pozostałych województwach w rejonach uprawy rzepaku, czy to w Wielkopolsce, czy na Podkarpaciu, obserwujemy w ostatnich latach pierwsze pojawy kiły kapusty. Pierwsze pojawy kiły kapustnej faktycznie zaobserwowałem w Polsce Północnej już w 2002 roku, a zatem mija już 10 lat, kiedy rzeczywiście problem narastający występowania kiły niestety w Polsce się poszerza. Nie jest to tylko problem Polski, ale też i Niemiec, i Francji. Glonowiec z pierwotnia, który występuje na polach, szczególnie w częstym zmianowaniu, gdzie następstwo rzepaku jest co drugi, trzeci rok, powoduje, że szczególnie w latach mokrych, na glebach kwaśnych nastąpiła silna infekcja pól i dzisiaj mamy problem, w mojej ocenie, co najmniej 25% gleb, gdzie uprawia się rzepak, jest zagrożony występowaniem kiły. Jest to zatem bardzo poważny problem gospodarczy.